szanowni państwo, drodzy goście. Kilka słów jedynie o tym, kim byli więźniowie, którzy 77 lat temu przybyli tutaj na rampę kolejową przy przyszłym obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau. Otóż, jak wynika z niemieckich dokumentów, początkowo plan założenia obozu dla więźniów, obozu kwarantanny, obozu przejściowego, bo takie nazwy pojawiają się w niemieckich dokumentach właśnie, tyczył jedynie Górnego Śląska, czy prowincji śląskiej, zatem miał wymiar lokalny. Niemniej już po kilku miesiącach, kiedy to w kwietniu 1940 roku zapadła decyzja o utworzeniu obozu koncentracyjnego tutaj właśnie, Oberführer Glix, który był inspektorem obozów koncentracyjnych, zdecydował, że obóz ten ma stać się państwowym niemieckim obozem koncentracyjnym o pojemności 30 tysięcy więźniów. Proszę państwa, to więcej niż całkowita populacja wszystkich niemieckich obozów koncentracyjnych w tym okresie. Także miał być to obóz największy i liczba więźniów miała też świadczyć o planowanej skali represji oraz zasięgu oddziaływania obozu, czyli jak należy sądzić, miał on objąć cały obszar okupowany przez Niemców ziem polskich. Powiadomieni o powstaniu takiego obozu, SS-mani i gestapowcy z dystryktu krakowskiego postanowili rozwiązać problem przepełnienia jednego z większych więzień na terenie tego dystryktu, czyli więzienia w Tarnowie, które powinno mieścić w granicach do 800, maksymalnie 1000 więźniów. Wówczas to na początku czerwca 1940 roku znajdowało się tam ponad 1200 więźniów. Byli to głównie przedstawiciele polskiej inteligencji z tego rejonu, nauczyciele, lekarze, inżynierowie. Byli też tak zwani turyści, czyli młodzi ludzie, mężczyźni, którzy usiłowali przedostać się przez granicę słowacką na Węgry i potem do Francji, wstąpić do organizowanego tam wojska polskiego przez generała Sikorskiego i zostali oni zatrzymani przez niemiecką straż graniczną albo przez żandarmów słowackich, skierowani do Zakopanego, do Sanoka i innych miejscowości, a potem do centralnego dla tego regionu więzienia w Tarnowie. Wreszcie spośród deportowanych bardzo wielu to młodzi chłopcy, to uczniowie gimnazjalni, to maturzyści i studenci. Ponad połowa, proszę państwa, więźniów skierowanych 14 czerwca do Auschwitz to właśnie bardzo młodzi ludzie. Członkowie często tworzących się wówczas organizacji konspiracyjnych Orła Białego i innych. Wiemy, że 11 czerwca dyrekcja kolei Ostbahn w porozumieniu z Regionalną Dyrekcją Kolei Państwowej w Opolu rozpoczęła negocjacje w sprawie sformowania pociągu specjalnego, który miał liczyć 16 wagonów trzeciej klasy typu C. Wiemy, że dwa dni później, 13 czerwca, 753 więźniów zostało odpisanych ze stanu więzienia w Tarnowie i skierowanych do Mykwy, do rytualnej łaźni żydowskiej w Tarnowie. Tam spędzili oni noc. Wkrótce jednak gestapo zorientowało się, że niektórzy z tych więźniów będą jeszcze potrzebni do przeprowadzenia dodatkowych śledztw. W związku z tym 24 tych więźniów wycofano. W związku z tym nazajutrz, 14 czerwca, 729 więźniów wyruszyło serdecznie w podróż do Oświęcimia. Jeden z nich usiłował zbiec i przypuszczalnie został zastrzelony w rejonie Krakowa. Około godziny 15 tegoż dnia więźniowie ci przyjechali właśnie na rampę kolejową w pobliżu Auschwitz. Zostali oni skierowani do budynku sztabowego, tak to wówczas nazywano budynek monopolu tytoniowego, gdzie zostali zarejestrowani i Stanisław Ryniak, pierwszy spośród tych więźniów, otrzymał numer 31. Był to pierwszy polski więzień polityczny spośród 140 tysięcy Polaków, którzy zostali osadzeni w obozie Auschwitz w późniejszych latach. Więźniowie ci byli poddawani różnego rodzaju szykanom, byli bici, torturowani przez SS-manów i przez niemieckich kapłów, w wyniku czego wkrótce niektórzy z nich zmarli. I śmiertelność ta była stosunkowo wysoka, bo do marca 1941 roku zginęło ich ponad 1/3. Były to pierwsze ofiary spośród ponad 70 tysięcy polskich więźniów politycznych, którzy zginęli później w Kale Auschwitz. Cześć ich pamięci.